8 sierpnia wspominamy świętą Marię od Krzyża, Helenę McKillop, zakonnicę. Maria Helena urodziła się 15 stycznia 1842 roku w Fitzroy, obecnie jest to część Melbourne w Australii, w katolickiej rodzinie szkockich emigrantów. Po ukończeniu szkoły w Penola rozpoczęła pracę nauczycielki w Portland. Duży wpływ na rozwój jej życia wewnętrznego miał spowiednik, a zarazem proboszcz z Penola, ojciec Julian Tennyson Woods. Z jego inicjatywy powstała szkoła katolicka dla dzieci z najbiedniejszych rodzin. To jej prowadzenie powierzył Marii. Z czasem przyłączyły się do niej inne dziewczęta, co w 1866 roku dało początek zgromadzeniu sióstr świętego Józefa od Najświętszego Serca Pana Jezusa, zwanych popularnie Józefitkami. Maria przyjęła wtedy imię Marii od Krzyża. Siostry założyły liczne sierocińce, sieć szkół dla dzieci z biednych rodzin oraz hospicja. Działalność siostry Marii nie zawsze spotykała się ze zrozumieniem, a przez pewien czas była ona nawet ekskomunikowana przez biskupa Adelaidy, który później żałował swojej decyzji. Ostatecznie w 1888 roku jej zgromadzenie zostało zatwierdzone przez Stolicę Apostolską. Siostra Maria chorowała i cierpiała z powodu reumatyzmu. W 1902 roku dostała wylewu i została częściowo sparaliżowana. Zmarła 8 sierpnia 1909 roku, a jej grób w Sydney jest celem licznych pielgrzymek. Tam też beatyfikował ją 19 stycznia 1995 roku papież święty Jan Paweł II. Przy jej grobie modlił się też 17 lipca 2008 roku papież Benedykt XVI, który nazwał ją jedną z najwybitniejszych postaci w historii Australii. Mówił też: wiem, że jej wytrwałość w zwalczaniu trudności, jej wystąpienia w obronie ofiar niesprawiedliwości oraz jej świadectwo świętości stały się źródłem inspiracji dla wszystkich Australijczyków. 17 stycznia 2010 roku papież dokonał jej kanonizacji. Maria została pierwszą australijską świętą. Módlmy się. Boże, Ty co roku dajesz nam radość ze wspomnienia świętej Marii Heleny. Spraw, abyśmy ją naśladowali, prowadząc życie prawdziwie chrześcijańskie. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.